I witam was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Piko, a to jest drugi odcinek z serii Zagrałem w Fallout 4. Skończyliśmy na tym, że zajebali nam żonę, jednym słowem, co jest no chujowe. Wiem, przeklinam, chuj z tym. Osobiście bardzo zastanawiam się, czemu tu nikt nie żyje, nie, jakiś error. Why would Voltaire do this? Cokolwiek. Bronifimy Voltek. Układ kirotechniczny. Tirogeniczny. Wyłączony. Przedwczesne przetrwanie przerwanie hibernacji doprowadziło do awarii systemu. Wykryto ręczne i zdalne zmiany parametrów. Sterowanie wyłączone. To przez to, że ci goście przyszli po naszego syna, zabiło to całą kryptę? Fajnie. Podtrzymywanie życia wyłączone. Przedwczesne przetrwanie hibernacji doprowadziło do awarii systemu. Wykryto ręczne i zdalne zmiany parametrów. Sterowanie wyłączone. Nie żyje. Przyczyna śmierci uduszenie. Uduszenie. Wszyscy chyba się udusili, nie? Uduszenie, tak. No to fajnie, załatwili nas, no. Trzeba będzie teraz ich zabić wszystkich po kolei, jeden po drugim. Więc słyszałem, że w tej grze wszystko się zbiera. Więc tak będę robił póki co. Dobra. Wszystko dosłownie. Tu jest terminal bezpieczeństwa. Instrukcje do ochrony krypty 111. Poufne, poufne. Tylko dla wiadomości ochrony i naruszenie WTP. WTP? Krypta 111 powstała w celu zbadania długofalowych skutków stanu hibernacji na nieświadomych obiektach ludzkich. Obowiązkiem personelu ochrony jest utrzymywanie bezpieczeństwa obiektu i monitorowanie działalności personelu naukowego. Pod żadnym pozorem nie wolno odstępować od wyznaczonych obowiązków, niesubordynacje lub utrudnienia działalności krypty podlegają karze śmierci. Personel... Karze śmierci? Wow. Personel ochrony ma prawo do użycia broni. To fajnie. Przyjmowanie mieszkańców, koniec kryzysu i ewakuacja. Przyjdzie krótkoterminowe personel do przeprowadzenia badań ekonomicznych w sobie pracy. Dobra. Logi ochrony. Właśnie od początku. O Boże, to się jednak stało. Świat dobiegł końca. Lewo, co udało się powiedzieć świadkom mieszkańców, nie wszyscy dali radę. Teraz siedzimy tu razem z mrożonkami. Nie pojmuję tego. Jajagłowi próbowali mi tłumaczyć, że trzymanie ich w lodzie to część wielkiego eksperymentu dla dobra przyszłości. Czy coś takiego? No nie wiem. Po prostu jakoś nie leżało mi wkładanie ich szerokim uśmiechem do lodówki. Chyba wypadałoby im coś powiedzieć. No w sumie. Święta podziemia. Zebraliśmy się zresztą ochrony i chłopakami z pomocniczego i rzuciliśmy sobie małą imprezę. Najlepszym prezentem jednak wręczone było ciasteczko Fancy Lads, które jeszcze do końca nie wyschło. Nie przyszedł żaden z naukowców. Na zatorce też się nie pojawił. Nie rozumiem ich. Ukrywają coś przed nami. Kolejna tajemnica firmowa znana tylko górze. Zresztą wszystko mi jedno. Jeszcze tylko kilka miesięcy do oczekiwanego sygnału do wyjścia. Będziemy mogli zacząć odbudowę. No, Ezo. Zostało nam jeszcze tylko kilka tygodni okresu obowiązkowego schronienia. Wszyscy gonią już w piątkę. Niektórzy mówią nawet, że nigdy nie doczekamy się sygnału do wyjścia. Jedno jest pewne. Nie możemy dozać dużo dłużej. Dużo dłużej. Nie chodzi już nawet o to, że od 6 miesięcy gapie się na to samo piętrowe łóżko i wspólną kanciapę. Bardziej o to, że zostało nam jedzenie na kilka miesięcy przy dobrym wietrze. Zarca powtarza wciąż, że musimy się uzbroić w cierpliwość i skupić na pracy. Na pewno coś przed nami ukrywa. Nie jest dobrze, czuję to w kościach. No i to dobrze czułeś. Główne wrota wyjściowe krypty uległy awarii. Jedną drogą na zewnątrz jest teraz tunel ewakuacyjny. Nadzorcy. Ten to ma szczęście.
Kazał jednemu z zespołów naukowców obserwować przez cały czas drzwi do jednego biura z prowizorycznej wartowni. Zaprosili mnie dziś na spotkanie, tylko ochrona i personel pomocniczy. Zdaje się, że nie tylko ja mam ochotę na bunt. Waltek nie przysyła sygnału. Musimy stąd wyjść. Prawie nie ma już żywności. Prawie zabiłem Stanleya za upuszczenie na ziemię cholernego krakersa. Kilku z nas rozmawiało z nadzorcą o otwarciu krypty. Nie przypuszczałem, że taki knypek potrafi tak wrzeszczeć. Zamknął się teraz w biurze razem z resztą naukowców. Kazał nam oddać wszelką żywność, broni i leki, jakie mamy do wieczora, albo poniesiemy konsekwencje w nawiasach. Rozmawiałem ze wszystkimi, nadszedł czas, wychodzimy z krypty w taki lub inny sposób. No, co już połowę wiemy. Połowę wiemy, co tu się stało mniej więcej. Tu. O, chodź tu. Giant roaches? What the hell? Napromieniowane, przecież bomba atomowa wybuchła. Typie, halo, Pete, ogarnij dupę. Kubki chyba się nie przydadzą. Chuj wezmę. Płyta grzewcza. Rekreacyjny memo nadzorcy. Odtwórz taśmę, rekordy. Wysyń hulę taśmę, Red Menace. Umiar to podstawa. Dostałem właśnie na Pip-Boya grę. Ha. Butelka po piwie. Dobra, wszystko zbieramy. Nie możesz teraz spać. Bo co, bo się wyspałem kurwa w lodzie? To jest dziwne, halo. Dobra, mamy około 10 minut na zegarku. Więc ciśniemy. What happened here? Where is everyone? Okay. Śmieciu. Gardzę wszystkimi. A mi ucho spędzi. Steampunki. Is this all that's left? To był nadzorca? Jakiś tam jajagłowy, jak oni to mówili. Kryalotorem. Kryalotor. Nice. Jezu. Coming back later for you. Co to jest? 304? O, fajne. Czemu, ale czemu 04? O, to jest steampunk! Okej. A tu nic nie ma. Tutaj coś będzie? Spinka. O, spinka się przyda. Spinka się przyda. Andrzej, spinka się przyda. Terminal should open this. Aha, dobra. Okulary. Do terminalu! Dziennik nadzorcy. Bunt. Grupa pod dowodzeniem personelu ochrony wystąpiła przeciwko mnie, domagając się wyjścia z krypty. Idioci! Nie otworzy drzwi, by umrzeć od promieniowania. Gromadzę pozostałe zasoby w jednym miejscu i ograniczam prawo dostępu załogi. Będziemy musieli zdecydować, jak rozdzielić pomiędzy ludzi resztki pożywienia. Cholernie teraz żałuję, że byłem taki szczodry, przyznając rację. Jak ludziom się to nie podoba, to trudno, będzie mniej tu osób do wykarmienia. Ale kurwa, kutas. Dobra, otworzyliśmy ten tunel. Chodź tu. Go zmiażdżył.
Jesteś zmiażdżona, mówię ci. Dobra. O, teraz się otworzyły te drzwi. A to jest chyba nadzorca. Coś tu jeszcze jest? Napije się wody. O, oczywiście, radioaktywna. Nawet w krypcie ta woda jest radioaktywna. Pozdrawiam. Everyone's dead. Co to? Też tak można to wymienić. O. Dobra. You're a big boy! Ze szkieleta. Heh. Podstawowy ekwipunek każdego Falloutowicza. Idzie na niebiesko, tak fajniej. Ładniej, nie powiedzie, że nie. Ten zielony tak był taki depresujący. Wybieraj zakładki przy pomocy mouse 1. Kwipunek, ochroniarska pałka, that's what she said. Ubiór, kombinezon krypty, obrączka ślubna, to jest naszej żony. Ojej. Wspomagacze. Śmieci. Łupie śmieci. 94 naboje. Dobra. Ready. Vault door cycling sequence initiated. Please stand back. Whoa. Dla ludzi z epilepsją nie pozdrawiam. Znaczy, którzy mogą zachorować na epilepsję. Śmiesznie wymyślone. Nie powiecie, że nie. Całkiem sprytnie. Nawet bardzo. Zmień imię, atrybuty, specjał. Uczono. Voltec. Jesus. No, to mamy tą komorę. Strzelcy stanowią najlepiej zorganizowaną coś tam. Tam taradam, tam taradam. Jesteśmy na powierzchni, a z Bostonu zostało gówno. Wojna nigdy się nie zmieni. Achievementik pierwszy! Dobrze. To chyba też jakiś naukowiec. Nie, zwykły koleś. A to była kolesiówka. Cysków już nie ma, hehehe. Nuke kole. Guzik windy nie działa. Dobra. No to... zwiedzamy.
Co to dało, że ja cię zabiłem, gołębiu? Nie mam pytań. W ogóle czemu ja zabiłem gołębia? Well... Dobra, co my tu mamy? Krzesło, dzbanek, kubek, nabój. O, sprężynowiec. Tutaj nic nie mamy. Na krześle mogę usiąść, ale to mi niezbytnie jakoś pasuje. Osobiście. Prace budowlane. To oni jeszcze budowali tą kryptę chyba. Nie wiem. Ale tą panienkę to jak skądś kojarzę, bo ona tam stała, to była moja sąsiadka. To moja sąsiadka była! No, dobra. Tutaj da się jakoś wejść? Chciałbym tutaj wejść. Taką mam zachciankę, chcę tutaj wejść. Nie wiem po co, ale mam. Cie, prepare for the future. Future! Parabam, pam, parabam, pam, parabam. Wezmę, pożyczę. Jesus. Sanktuarium. No. This can't be happening. This isn't happening. Isn't happening? What are you talking about? Oh my, but you look distraught. Oh, perhaps the missus can offer one of those hugs you humans are so fond of. Hmm? Speaking of which, where is your better half? She can't be dead. She can't be. I'm in a dream. I'm in a bad dream. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? Sean's been kidnapped, but I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. Hmm? You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. No. No, that's not possible. I wasn't out for that long. Not 200 years. A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Yeah. Can I whip you up a snack? You must be famished. Zachowujesz się dziwnie. A little bit weird. What's wrong? I... Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house! And the car! The car! How do you polish rust? Nie trać głowy! Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were... dead. I did find this holotape.
I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Holotaśma? Thank you, Cartworth. You're welcome. You're... Enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? Mrs. and young Shaw may turn up yet. All right. Lead the way. Round two, sir. Dobra, a najpierw przez ładną taśmę. Gdzie jest ta taśma? Ale fajna animacja. Halo! Cardsworth. But everything we do, no matter how hard, we're for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. The feelings is true. The feelings are true. I to do... so true. Samoróbka, pistolet? Pojemnik z krwi, nabój, nabój, medyk, antyrad, przedwojenne pieniądze. A, weźmiemy wszystko. Alright. W komodzie nic nie ma. Spinka, razy 6, zawsze na propsie. Przeszukaj sąsiedztwo z Cotsworth. Kot z Wardem. Nie da się rozwalić radia, ale bieda. Czysta niebieska coś tam. No tu nie przejdę definitywnie. To grill jest czy wózek dla dzieci? Chyba wózek dla dzieci. What the fuck? Grill. Nic to zbytnio ciekawego nie ma, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co mam przeszukiwać zbytnio. 27 kapsli. Fajnie. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Gaśnica. Pielniczka, pudełko na cygara. Nie wiem po co w to strzelam. No ale dobra. W każdym bądź razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc na razie, bye bye!